Anioł powiedział do Maryi: Nie bój się, Maryjo, bo Bóg obdarzył cię łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie miało końca. Wtedy Maryja zapytała anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w 6. miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała: Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ewangelia zwiastowania ukazuje prawdę o spotkaniu Boga i człowieka. Cała przygoda wiary zaczyna się, kiedy przyjmuję Słowo Boże jako w tej chwili wypowiedziane do mnie, a nie jak informacje z gazety lub książki. To spotkanie zaczyna się od słowa wypowiedzianego przez Boga do mnie lub do ciebie. I kiedy już usłyszymy w ten sposób Słowo Boże, to w pierwszej chwili ono może wydawać się nam niemożliwe do wypełnienia. Maryja pewnie pomyślała podczas zwiastowania, że to jest niemożliwe, aby ona jako dziewica poczęła syna. Podobnie gdy słyszę, jak Jezus mówi: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie. Pytam siebie, czy jest to możliwe? I tutaj jest miejsce do kolejnego etapu mojego spotkania z Jezusem. Pan Bóg nie wymaga od Maryi podczas zwiastowania, żeby ona poczęła dziecko, lecz składa jej obietnicę, że pocznie syna. I coś absolutnie niemożliwego może stać się rzeczywistością. Bóg wypełni daną Tobie lub mi obietnicę. Boże, mówimy swoje tak, jak powiedziała nasza matka. I to jest moment kluczowy. Nasza decyzja. Bez tej decyzji nic się nie wydarzy. Maryja mówi: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Ona nie mówi: Uczynię, co ode mnie wymagasz. Ona mówi: Niech mi się stanie. Obiecujesz mi to, Boże? To zrób to. Jestem otwarta. Podobnie ja lub ty podejmujemy decyzję i dzieje się coś niesamowitego w naszym życiu. Może nie od razu, jak w przypadku obietnicy złożonej Abrahamowi, ale nieodwołalnie Bóg wypełni złożoną nam obietnicę.